Czy ksiądz Szymon Bańka, lefebrysta, mówi prawdę o mszy świętej? Tak swoje materiały zatytułował anonimowy ksiądz z kanału Bydgoska Bazylika. Dlaczego mówię anonimowy? Dlatego, że nie udało mi się znaleźć jakiegoś momentu, w którym by się przedstawił, ani żadnej informacji, czy to na tym samym kanale, czy na stronie internetowej parafii. Nie udało mi się znaleźć informacji, jak ten ksiądz się nazywa. A więc ksiądz występujący na kanale Bydgoska Bazylika postanowił nagrać w kilku częściach. Ja obejrzałem na razie dwie części. Materiał o tym, jak to ksiądz Bańka myli się, gdy atakuje Novus Ordo Missae. Zapraszam i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już na samym wstępie bardzo proszę wszystkich moich widzów, aby zawsze dawali przykład kultury osobistej i miłości bliźniego w tego rodzaju dyskusjach, a więc proszę, jeśli komuś przyjdzie do głowy, żeby pisać komentarze na kanale Bydgoskiej Bazyliki, do czego ani zachęcam, ani odradzam, to bardzo proszę, naprawdę dajmy przykład miłości bliźniego, konstruktywnej krytyki, a nie czepiania się, powiedzmy, i agresywnego krytykowania. Niestety te materiały już rozpoczynają się w części pierwszej od bardzo poważnego ataku, to znaczy od razu, gdy pierwszy raz ksiądz, anonimowy ksiądz musi powiedzieć słowo ksiądz Szymon Bańka, to od razu trudno, przechodzi mu to przez gardło i musi powiedzieć, o ksiądz, no schizmatyk. Zwracam na to uwagę, że zgodnie z rzymskimi dokumentami nie jesteśmy schizmatykami, a oznacza to, że ksiądz albo jest w błędzie, albo oszukuje. Natomiast rzucenie tak poważnego zarzutu, jak oskarżenie o schizmę, naprawdę trudno jest inaczej zrozumieć niż jako oszczerstwo. I to bardzo dużego kalibru oszczerstwa, więc bardzo proszę ważyć słowa. Sam ksiądz w opisie pod tym materiałem pisze, że no w sumie w sensie ścisłym to Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X nie jest grupą schizmatycką. Ale no właśnie, gdzieś tam małym druczkiem w opisie to można napisać, a powtarzany w materiale jest nieustannie schizmatycy. Co w pewnym sensie jest jeszcze gorsze niż tylko, powiedzmy, powiedzenie tego. No bo to świadczy o tym, że ksiądz wie, jak jest. A więc jeśli ksiądz wie, to bardzo proszę, żeby ksiądz nie używał słowa, które bardzo łatwo będzie odebrane i w zasadzie słusznie będzie odebrane jako bardzo poważny zarzut moralny. Bo zasadniczo oskarżenie o schizmę to nie jest tylko oskarżenie o błąd. To jest w zasadzie oskarżenie o grzech. Bardzo trudno jest być schizmatykiem bez grzechu. W sensie formalnym nie da się. To znaczy, jeśli ktoś nie wie, że jest schizmatykiem, jakiś wierny prawosławny na Syberii, to formalnie rzecz biorąc nie jest schizmatykiem, pomimo tego, że materialnie do schizmatyckiego kościoła należy. A więc jeśli oskarża się kogoś o to, że jest schizmatykiem, to w zasadzie rzuca się tutaj oskarżenie o grzech. A pamiętajmy o tym, że rzucenie oskarżenia nieprawdziwego o grzech ciężki jest grzechem ciężkim, a więc naprawdę jest to bardzo poważna sprawa i proszę nie traktować oskarżeń o jakieś zło moralne, czyli o grzech, jako czegoś, co można sobie tak powiedzieć, tutaj schizmatyk. Pamiętajmy o tym, to jest kluczowe rozróżnienie. Gdy oskarżamy o to, że ty się mylisz, ty jesteś w błędzie, to mamy prawo robić. Jeśli uważamy, że ktoś jest w błędzie, to mamy obowiązek to robić. Mówić mu, że jest w błędzie. Oczywiście stosownie do naszego stanu, okoliczności i tak dalej. Ale zasadniczo to jest potrzebne. Natomiast jeśli uważamy, że ktoś popełnia jakiś grzech, to należy próbować go z tego grzechu wyciągnąć, a nie publicznie oskarżać go o to, że ten grzech popełnił, chyba że nie ma innego sposobu, żeby wyciągnąć go z tego grzechu albo chronić innych przed jego grzesznym życiem. Natomiast jeśli wiemy, że ktoś nie popełnił jakiegoś grzechu, albo wydaje nam się, że coś tam trochę jest na rzeczy, a my rzucamy takie oskarżenie, to naprawdę dopuszczamy się po prostu oszczerstwa. Zasadniczo krytyka księdza
oscyluje wokół tego oskarżenia, że wprawdzie słusznie krytykuje herezję modernizmu, ale niesłusznie twierdzę, że nowa msza jest krokiem w stronę modernizmu. I tutaj jedna uwaga wstępna. Gdy rozważamy jakąś reformę, to oczywiście musimy rozważyć, co było wcześniej i co jest później. I porównując w ten sposób tradycyjną mszę i nowy ryt mszy świętej, możemy stwierdzić, czy ta zmiana odpowiada na herezję modernizmu, czy próbuje wzmocnić te zaatakowane przez herezję modernizmu prawdy wiary, czy raczej ustępuje pola wobec herezji modernizmu, czy raczej jest zmianą w stronę bardziej odpowiadającą herezji modernizmu. To jest ważne. Ważne, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy nie rozumieli mojego ataku jako stwierdzenia, że nowa msza zawiera jakieś bezpośrednio heretyckie, modernistyczne tezy. To jest kwestia tego, że ta reforma bardziej odpowiada herezji modernizmu, raczej wydaje się ustępować tej herezji, niż z nią walczyć. Jest czymś naturalnym, że Kościół odpowiada na herezję poprzez potwierdzenie, szczególnie intensywne potwierdzenie swoją liturgią, swoim życiem, swoją teologią tych praw, które zostały zaatakowane, na przykład w odpowiedzi na pesymizm antropologiczny protestantyzmu, który twierdził, że ludzka natura została całkowicie zepsuta i nawet Chrystus jej tak naprawdę nie naprawia, tylko i wyłącznie przykrywa ją swoją łaską. W odpowiedzi na to Kościół wytwarza barok, kulturę, cywilizację barokową, które są takim triumfem, można powiedzieć, triumfem radości wynikającej z odkupienia. Te obrazy pogardzane przez protestantów nagle zaczynają tańczyć w kościołach, nagle to wszystko zaczyna się wić właśnie w takim powiedzmy tańcu, tak? W takim triumfalnym pochodzie tańcu w takiej niebiańskiej radości, nagle z tych nieboskłonów, ze sklepień barokowych kościołów, tam wypadają te aniołki i święci tam cały czas jakby były właśnie uchwyceni w takim ruchu. Taniec trochę w cudzysłowie, ale jednak, to znaczy barokowy kościół właśnie jest taki bardzo poruszony, jednocześnie pełen złota, radości, triumfu. Ma to pokazać tą prawdę o odkupieniu. No i teraz należy się zastanawiać, i o tym był mój materiał, który krytykuje ksiądz kanału Bydgoska Bazylika. Materiał, czy modernizm a nowa msza. Ten materiał właśnie tym się zajmował. Czy nowy rytm mszy świętej jest odpowiedzią na modernizm, czy raczej kapitulacją wobec modernizmu? No i teraz kilka słów o konkretnych zarzutach do mojego materiału. Na przykład mówię o tym, że nowa msza nie podkreśla nadprzyrodzoności naszego powołania. I tutaj jest bardzo ciekawy argument księdza, który moim zdaniem pokazuje, że on sam do końca nadprzyrodzoności naszego powołania nie rozumie. Gdy mówię o tym, że nowa msza nie podkreśla tej nadprzyrodzoności, mam na myśli to, że katolik może chodzić na nową mszę 30-40 lat i może nigdy nie usłyszeć w sposób taki dobitny tego, że na poziomie natury jesteśmy stworzeniami Bożymi i dopiero łaska może nas uczynić dziećmi Bożymi. To jest ta kluczowa różnica pomiędzy religią katolicką a na przykład islamem, który po prostu jest religią naturalistyczną, to znaczy człowiek ma wypełniać przykazania i zostanie sprawiedliwie osądzony. Jeśli wypełniał przykazania, to sprawiedliwie zasłużył na ich wizję nieba. Natomiast w religii katolickiej jest zupełnie inaczej. Nikt nie może zasłużyć na niebo. Tylko Bóg może wejść do nieba, jest w niebie. Dlaczego? Dlatego, że to jest szczęśliwość samego Boga. Trzeba być Bogiem, żeby być w niebie. Nasze powołanie jest nadprzyrodzone, przerastające naszą naturę, dlatego potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa. Ta prawda jest modernistom wybitnie nie na rękę. Dlaczego? Ano dlatego, że oni dążą do tego, żeby zrównać wszystkie religie na poziomie takim stricte naturalnym, bo wszystkie są po prostu wytworem ludzkich uczuć religijnych. A więc
ta prawda o nadprzyrodzoności naszego powołania, naszej wiary przez modernistów jest oczywiście znienawidzona. I w Starej Mszy mamy mnóstwo takich elementów, które wskazują na tą nadprzyrodzoność naszego powołania. Ot na przykład jest to powtarzany po każdej mszy świętej prolog Ewangelii według świętego Jana. To jest ten dobitny fragment, który pokazuje, że Słowo dopiero dało ludziom moc, aby się stali dziećmi Bożymi. To znaczy, że w porządku natury nie byli jeszcze dziećmi Bożymi. To jest ten fragment Ewangelii, który był odmawiany zawsze, w każdej mszy świętej. Nie przez przypadek był on odmawiany. I ksiądz odpowie na to, że ale przecież właśnie w nowej mszy jest w ogóle więcej czytań i dlaczego akurat trzeba czytać to wciąż na nowo. A no właśnie dlatego, że podkreśla to pewną kluczową prawdę, czy wiele bardzo kluczowych prawd. I właśnie dlatego Kościół wybrał ten fragment jako kluczowy do powtarzania go nieustannie, bo zawiera tak bardzo ważne prawdy, że należy go wciąż mieć przed oczami. Oczywiście cała, można powiedzieć, atmosfera tradycyjnej mszy świętej wskazuje również na tą nadprzyrodzoność, to znaczy ten szacunek wobec Pana Boga, to, że tam się bardzo dużo klęczy, to wskazuje na tą różnicę tych poziomów. Jest jakby wiele mniej lub bardziej wskazujących na tą nadprzyrodzoność elementów, ale po części właśnie jest to dosłownie jakby podkreślanie właśnie tych fragmentów, które o tym mówią, jak na przykład w prologu świętego Jana. Ksiądz mówi, no przecież cytuję modlitwę, że prosimy Pana Boga z nowej mszy modlitwę, żeby wspierał nas swoją łaską. Samo stwierdzenie łaska i żeby Pan Bóg nas wspierał swoją łaską, że potrzebujemy Twojej łaski, żeby dobrze działać, to jeszcze nie definiuje precyzyjnie, że jest to rzecz nadprzyrodzona. Łaska z definicji jest czymś nadprzyrodzonym, ale współczesny katolik tego nie wie. I bez jakiegoś bardzo precyzyjnego wyjaśnienia nie będzie tego wiedział. I dlatego można uczestniczyć w nowej mszy, będąc jednocześnie naturalistą i zupełnie to człowiekowi nie przeszkodzi. Łaskę będzie rozumiał po prostu jako taką pomoc Pana Boga. Jeśli taki człowiek myśli o czymś nadprzyrodzonym, to tak w duchu Teilhard de Chardin, czyli tak naprawdę to jest tak czy siak natura i oczywiście Pan Bóg musi nas wspierać, bo przecież po to jest, żeby nas wspierał, dlatego będzie nas swoją łaską wspierał. Nie jest to wystarczające podkreślenie tej nadprzyrodzoności naszego powołania, samo stwierdzenie, że potrzebujemy Bożej łaski. Gdy mówię, że z nowej mszy zostały usunięte te rzeczy, które sugerowały, że poza Chrystusem nie ma zbawienia, to ksiądz musi się naprawdę tutaj nagimnastykować, żeby jakoś z tego wybrnąć. I gimnastyka doprowadza go do tego na przykład, że przecież Novus Ordo mówi o tym, że Pan Bóg, żeby Pan Bóg nam nie pozwolił nam lgnąć do światowej radości. Co to ma wspólnego jedno z drugim? No bo skoro nie do światowej radości, to do Chrystusa. Nie ma to nic do rzeczy. Poza Chrystusem nie ma zbawienia. Czyli ten prost przekaz, że nie ma żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy dostąpić zbawienia. Że zbawienie jest tylko i wyłącznie w Kościele katolickim. Jeśli ktoś się zbawia gdzie indziej, to pomimo swojej fałszywej wiary, a nie dzięki niej. Te elementy oczywiście przez modernistów są szalenie nielubiane, dlatego w Novus Ordo wyparto ich tak wiele, jak się tylko dało. I tutaj też ksiądz mówi, przecież jest mowa o misjach i na przykład w mszy ku czci świętego Cyryla jest mowa o prawdzie, o walce, o prawdę. To są wszystko ogólniki. Usunięto te fragmenty, które wskazywały na to, że innowiercy błądzą. Usunięto te fragmenty z modlitw, na przykład, które nazywały właśnie heretyków heretykami, błędnowiercami. Usunięto te fragmenty, które wskazywały na to, że tylko Chrystus do zbawienia może doprowadzić, a wszystkie inne religie są szalenie niebezpieczne, bo prowadzą do potępienia. Ksiądz próbuje to uargumentować też tym, że przecież jest mowa o bóstwie Chrystusa. Skoro Chrystus jest Bogiem, to nie jest to samo, że tylko On jest drogą do zbawienia. Dla modernistów oczywiście, że można powiedzieć, że Chrystus jest taki przebóstwiony, tak? Można to zrozumieć, ale właśnie dla nich Mahomet też był przebóstwiony, Budda też był przebóstwiony i tak dalej, i tak dalej. A więc uwaga, to nie jest to samo.
jeśli mówimy, że poza Kościołem nie ma zbawienia, to mówimy coś bardzo precyzyjnego. To nie jest to samo, co powiedzieć, że nie powinniśmy lgnąć do światowych radości. To nie jest to samo, gdy powiemy, że Chrystus jest Bogiem. To już jest dużo i dobrze, że czasami w Nowej Mszy się pojawia ta myśl, dużo rzadziej niż w Starej, ale znowu gdzieś tam czasem się pojawi. Natomiast to, że poza Chrystusem nie ma zbawienia, to zostaje w swoich takich jednoznacznych fragmentach wycięte i nie jest to podkreślane. Przykładem usunięcia tej jednoznaczności jest słynna modlitwa za Żydów, którą ksiądz również cytuje, właśnie pokazując, że no przecież modlimy się właśnie o ich, w cudzysłowie, nawrócenie. Zaraz zobaczymy, jak ta modlitwa się konkretnie zmieniała. To jest bardzo dobry przykład, który pokazuje, jak zmienia się tutaj pomiędzy starą mszą a nową mszą, jak zmienia się podejście Kościoła do tej prawdy, że poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem. To jest jedyne imię, w którym możemy dostąpić zbawienia. Najpierw formuła sprzed reformy Jana 23. Módlmy się i za Żydów wiarołomnych. Niech Bóg i Pan nasz zdejmie zasłonę z ich serc, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A więc ksiądz tam mówi, że my nikogo w tych nowych modlitwach nie obrażamy. A może warto się zastanowić, czy powiedzenie tego, że ktoś jest wiarołomny, być może jednak to jest po prostu prawda. I być może jednak trzeba o tym mówić i prosić Pana Boga o to, żeby tą swoją wiarołomność porzucił. To jest bardzo adekwatne słowo wobec Żydów. Wiarołomni porzucili tą swoją wiarę, złamali to swoje przymierze wobec Pana Boga, bo całe przymierze było ukierunkowane na Pana naszego Jezusa Chrystusa. I ich serca są zasłonięte, są przysłonione tą zasłoną i nie mogą dojść do prawdy. Dalej w tej modlitwie czytamy. Wszechmogący wieczny Boże, który nawet wiarołomnych Żydów nie odrzucasz od swego miłosierdzia, wysłuchaj próśb naszych, jakie zanosimy za ten naród zaślepiony, aby uznając światło prawdy, którym jest Jezus Chrystus, został wyrwany ze swoich ciemności przez tegoż Pana Jezusa i tak dalej. Co jest ważne, bardzo wyraźnie podkreślone, że oni są w ciemności, że są w tej chwili w stanie wiarołomności, że mają znaleźć Chrystusa, aby osiągnąć odkupienie. Później ta modlitwa zostaje lekko zmodyfikowana, zostaje usunięte słowo wiarołomnych, co nie zmienia jej zasadniczej wypowiedzi, ale jednak powiedzmy, że staje się przez to trochę łagodniejsza. Później formuła Pawła VI z 65 roku. Módlmy się także za Żydów. Niech Bóg i Pan nasz raczy ukazać im swoje jaśniejące oblicze, aby i oni uznali Odkupiciela wszystkich ludzi, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Widzimy tutaj, że nie ma już tego elementu, że oni przecież byli szczególnie ukierunkowani na Chrystusa. Całe ich przymierze ukierunkowało ich na Chrystusa. Tu już tego za bardzo nie ma. Po prostu niech Pan Bóg pokaże Żydom również to jaśniejące oblicze Pana Jezusa, tak jakby oni byli właśnie jednym z wielu po prostu narodów. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie próśb swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Widzimy, że wymowa jest już zupełnie inna. Ten naród już jest przedstawiany jako taki, no, jakby blisko Pana Boga, bo przecież dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj teraz nas, aby jeszcze pada to, ten, który był niegdyś narodem wybranym, choć też to już jest taka mowa już bardzo, bardzo tak naprawdę pochlebna. I to nie jest miejsce na dyplomację. Kościół modli się do Pana Boga, żeby ludzie się nawrócili, to nie jest miejsce na dyplomatyczne stwierdzenia. No ale oczywiście mamy jeszcze najnowszą, ostatnią formułę. Módlmy się za Żydów, ostatnią przed Benedyktem XVI. Módlmy się za Żydów, do których najpierw Pan Bóg nasz przemówił, aby pomógł im wzrastać w miłości Jego imienia i w wierności Jego przymierzu. Widzimy, że tu nie ma tego aspektu, że Żydzi są w tej chwili w błędzie, że odrzucając Pana Jezusa, odrzucili jedyny cel swojego istnienia. Tu po prostu Pan Bóg przemówił do nich najpierw i teraz niech pomoże im wzrastać Pan Bóg w miłości i wierności Jego przymierzu. To jest to. Pan Bóg ma pomóc im wzrastać w wierności Jego przymierzu. Wzrastać wierności to nie oznacza nawrócenia. To oznacza, że oni potrzebują tylko troszkę tak wzrosnąć i wtedy będzie dobrze.
To nie zawiera aspektu nawrócenia. I dalej w tej modlitwie: Wszechmogący Wieczny Boże, Ty, który dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomstwu, wysłuchaj łaskawie próśb Twojego Kościoła, aby lud, który jako pierwszy nabyłeś na własność, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Jak to brzmi? Znaczy, że już są bardzo blisko, no, że już mają niejako odkupienie, tylko jeszcze nie mają pełni odkupienia. Ten lud, który wybrałeś jako pierwszy, niech on osiągnie jeszcze tą pełnię odkupienia. Tak naprawdę on już prawie wszystko ma, tylko tak może troszkę nie do końca. Oni zakrzyczeli krew Jego na nas i na dzieci nasze. Oni skazali Pana Jezusa na śmierć. Oni odrzucili Mesjasza, na którego całkowicie byli ukierunkowani. Całe ich to przymierze było ukierunkowane na wydanie Mesjasza. I teraz, no, tak wspaniale, oni są tacy cudowni, wspaniali i niech jeszcze to dostąpią tego takiego, powiedzmy, niech wytrwają w wierności i miłości swojej, wobec swojego przykazania i niech dostąpią tej pełności odkupienia. Nie jest oczywiste tutaj, w tej modlitwie nie pada w ogóle potrzeba ich nawrócenia. Benedykt XVI później zmodyfikował również modlitwę w starym mszale dla tych, którzy odprawiają liturgię według tradycyjnego mszału. To jest dla nas stosunkowo mało istotne. Jest ona trochę bardziej wyraźna niż ta nowusowa i trochę mniej wyraźna niż ta tradycyjna, ale to w tym kontekście jest dla nas dosyć mało istotne. A więc Novus Ordo bardzo wyraźnie odchodzi od tej myśli konieczności nawrócenia wszystkich, którzy nie wierzą w Pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy nie są katolikami. A więc odchodzi od tej myśli, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Następnie jako autorytet zostaje zacytowany arcybiskup Bonini. Przecież Bonini, uwaga, co mówił Bonini? Mówił, że reforma jest ubogaceniem i lekarstwem na wielowiekową degradację liturgii. I ja mówię, i potem widać, że był modernistą. Skoro ten człowiek twierdził, że liturgia mogła podlegać wielowiekowej degradacji, to ten człowiek nie wierzył w prawdziwą opiekę Ducha Świętego nad Kościołem. Skoro uważał, że Kościół mógł dopuścić przez wiele wieków do degradacji świętej liturgii. To znaczy, że katolicy byli wystawieni przez wieki na fałszywą, zdegradowaną liturgię, która przecież powstawała przez wieki, którą Kościół potwierdzał swoimi dokumentami. Przychodzi Bonini i mówi: ja zrobię lepiej, to się degradowało, weźcie to, zostawcie to, ja zrobię to lepiej. I to się tak dzieje. Tutaj właśnie ksiądz, anonimowy ksiądz z bydgoskiej bazyliki zdradza największą swoją ignorancję w tym temacie, bo mówi, że przecież na soborze było 2000 specjalistów i oni przecież tworzyli nową mszę. Otóż przypominam, że w trakcie soboru była taka wstępna prezentacja czegoś podobnego do Novus Ordo. To nie jest oficjalnie nawet udokumentowane. Arcybiskup Lefebvre o tym wspomina, że coś takiego było i że to wtedy jakby zostało zupełnie odrzucone jako zupełnie niedorzeczne. W trakcie Soboru Watykańskiego II nie przeprowadzono reformy liturgicznej. Sobór Watykański II w swoich dokumentach pisze o tym, że liturgia ma pozostać w języku łacińskim na przykład i pisze o tym, że pewne elementy ewentualnie można w pewnych sytuacjach przetłumaczyć i jak najbardziej warto zastanowić się, w jaki sposób bardziej przybliżyć tą liturgię wiernym. To tak parafrazuję, ale tam nie ma w ogóle mowy o zmianie rytu. To jest kwestia, zmiana rytu to jest kwestia zupełnie posoborowa. To dopiero po soborze zostaje wprowadzona komisja do spraw reformy liturgicznej, dopiero tam ona powstaje, więc proszę nie mieszać jakby Soboru Watykańskiego II do samego procesu tworzenia liturgii. No i następnie pada stwierdzenie, że przecież teraz mamy wiele modlitw eucharystycznych, jakie to jest bogactwo, więcej nie zawsze znaczy lepiej. I modlitwa Hipolita, taka antyczna, to jest przez naukowców w ogóle dyskutowane, czy modlitwa Hipolita, tak zwana modlitwa eucharystyczna Hipolita, jest antyczna. Nie jest to oczywiste, czy ona była kiedykolwiek w Kościele używana. Jest to wśród naukowców dyskutowane. Natomiast ja tutaj pozwolę sobie zacytować oficjalny dokument Kościoła, encyklikę Piusa XII, Mediator Dei. Jest zapewne rzeczą mądrą i godną pochwały powracać myślą i sercem do źródeł liturgii świętej. Badanie bowiem przeszłości niemało przyczynia się do głębszego i dogładniejszego poznania znaczenia świąt i treści używanych formuł i świętych ceremonii. Natomiast nie jest rzeczą ani mądrą, ani godną pochwały wszystko i w każdy sposób cofać do starożytności. I tak, aby użyć przykładu, błądzi, kto chce ołtarzom przywrócić pierwotny kształt stołu. Oj,
Oj, jak to może być, że tutaj magisterium mówi, że błądzi, a później Bunini przychodzi i mówi, tam degradowało się przez wieki, tak trzeba zrobić. Jest jakby sprzeczność, nie? Kto chce wykluczyć czarny kolor z szat kościelnych? O, to też się wydarzyło od razu po reformie. Kto nie dopuszcza w kościele posągów i świętych obrazów? To się nie do końca modernistom udało. Kto wymaga, aby wizerunek Zbawiciela przybitego na krzyżu tak był dostosowany, iżby na jego ciele nie było znać okrutnych mąk? To w ogóle się modernistom nie udało, poszło w zupełnie drugą stronę. Kto wreszcie gani i odrzuca wszelką muzykę polifoniczną, choćby nawet przystosowaną do przepisów wydawanych przez Stolicę Apostolską? To ostatnie natomiast zdarza się niektórym tradycjonalistom. Niektórzy mają tendencję do tego, żeby potępiać muzykę polifoniczną, a więc przypominam, że Pius XII to również nazywa archeologizmem, natomiast jest to zjawisko raczej marginalne, ale jednak można takich spotkać. Więc podsumowując, Sobór nie stworzył nowej mszy, raczej wręcz przeciwnie. Dwa, ci biskupi i papież, hierarchia kościelna, która przyjmuje Novus Ordo, tak, przyjmują. Natomiast stworzony Novus Ordo jest przez grupę ekspertów. To przede wszystkim eksperci działają w tej komisji do spraw reformy liturgicznej i oni wytwarzają nowy rytm faktycznie od zera. To nie jest przykład organicznego rozwoju i to jest bardzo wyraźne, wystarczy te ryty sobie po prostu porównać. Odsyłam tutaj do materiału, który właśnie porównuje tradycyjną mszę świętą, Novus Ordo i protestancki ryt Cranmera. To jest materiał Nowa Msza i Protestanci. Będzie podlinkowany w przypiętym komentarzu. Tam można zobaczyć, na ile to wygląda na organiczny rozwój i będzie można zobaczyć, że ryt Cranmera jest bardzo, bardzo podobny do tego, co Bunini stworzył po soborze. Trochę zaskakujące mogłoby się wydawać jest to, że reformatorzy, ci eksperci postanowili stworzyć ryt taki sam, jak stworzyli Anglikanie w wieku XVI. Trochę dziwne, nie? Ale może ja się czepiam, prawda? Jeśli chodzi o powszechną akceptację przez hierarchów kościelnych, to przypominam o krótkiej analizie krytycznej Novus Ordo Missae, również podlinkuję w przypiętym komentarzu. Dokument przygotowany przez kardynałów Ottawianiego i Baciego, przez ówczesnego prefekta świętego oficjum, w którym pisze on, że Novus Ordo Missae to jest ogromne zagrożenie dla wiary. Odsyłam, a więc jak najbardziej były głosy bardzo krytyczne, natomiast na fali tego zachwytu, teraz będzie odnowa, wiosna Kościoła, nowe zesłanie Ducha Świętego, uważano, że wszystko potrafią zrobić w tym czasie lepiej, że teraz to oni to potrafią, to wcześniej degradowała się ta liturgia przez wieki, a teraz my potrafimy to odnowić. Z takim nastawieniem, naprawdę nie bójcie się, prowadzenie przez Ducha Świętego wam nie grozi. Dalej, druga część tego materiału. Ksiądz zaczyna ją od słów najczcigodniejszy księże Szymonie Bańko. Trochę zaskakujące, bo zwykle nazywa mnie heretykiem i schizmatykiem, a tu nagle zostałem najczcigodniejszym heretykiem i schizmatykiem. Następnie pada pytanie, czy usunąłem materiał po dwóch ogniach? Nie usunąłem. On się nazywał Bezbożny Świat, Bezbożna Msza, albo jakoś podobnie, też podlinkuję w przypiętym komentarzu. Natomiast jeśli chodzi o treść, czyli o taki deprawujący wpływ nowej mszy, to jeszcze więcej mówiłem o tym w materiale, czy msza może deprawować, albo jakoś podobnie, też przypnę, podlinkuję w przypiętym komentarzu. A więc materiał nie został usunięty, chyba żadnego materiału jeszcze z kanału nie usunąłem, przynajmniej nie przypominam sobie w tej chwili. Następnie ksiądz znowu w części drugiej zaczyna od słów nad soborem czuwał Duch Święty. Tylko że znowu na soborze nie została stworzona nowa msza i Duch Święty, to jego działanie jest, powiedzmy, że jeśli w kontekście nieomylności, bardzo konkretnie określone, kiedy co jest nieomylne, natomiast w kontekście bez nieomylności Duch Święty kieruje jak najbardziej Kościołem, ale trzeba się poddać temu działaniu Ducha Świętego, gdy człowiek jest nastawiony na to, że tam przez 5 wieków liturgia się degradowała, ja zrobię lepszą, to naprawdę nie bójcie się, Duch Święty nie pokieruje w takiej sytuacji, bo po prostu nie pozwolicie mu na to.
Ksiądz mówi, że rozwój był organiczny, tylko trochę szybszy. No nie, to odsyłam do materiału Novus Ordo, czy Nowa Msza Protestanci. Widać bardzo wyraźnie, że to nie jest organiczny rozwój. To jest zerwanie pewnej ciągłości i rozpoczęcie od nowa na zasadzie archeologizmu potępionego przez Piusa XII w encyklice Mediator Dei, czyli odkopujemy jakieś antyczne formy, które wydają nam się antyczne, bo w przypadku Novus Ordo to nawet jest bardzo wątpliwe, czy tam użyto w ogóle antycznych form. Odkopujemy coś, co nam się wydaje, że jest antyczne i tworzymy tutaj, to zrobimy tak, tutaj tak. To bardzo wyraźnie widać, jak się te dwa ryty obok siebie porówna. Następnie ksiądz mówi o tym, że w Nowej Mszy jest przecież mnóstwo szacunku wobec Pana Jezusa, jest mnóstwo słów, w których Pan Jezus jest czczony. Tak, pozostały jeszcze jak najbardziej takie modlitwy. Mój zarzut w zasadzie nie jest taki, że nie ma w ogóle czci oddawanej Panu Bogu, tylko że jest dużo mniej wyrazów czci i szacunku. Że dużo bardziej Novus Ordo przypomina spotkanie modlitewne niż ofiarę. To jest bardzo ważne przesunięcie, bo ofiara jest tym wyrazem najwyższej czci. Spotykamy się razem, wszyscy, po to, aby złożyć Panu Bogu ofiarę. To On jest na pierwszym miejscu. Zarówno kierunek odprawiania mszy świętej, jak i teksty liturgiczne, jak i nasz sposób zachowania, czyli klęczenie, cisza, wskazują na to, że mamy tu do czynienia z ofiarą dla Pana Boga. Cześć Pana Boga. Natomiast w Novus Ordo wiele elementów zostaje ukształtowanych w ten sposób, że mniej mamy tutaj bezpośrednio odniesień do adoracji Pana Boga, mniej wskazuje na charakter ofiarny, więcej wskazuje na po prostu spotkanie modlitewne, co jest bliższe pojęciom protestanckim i bliższe pojęciom modernistycznym, bo oczywiście zarówno protestanci, jak i moderniści zasadniczo ofiary nie lubią, to znaczy ofiary mszy świętej nie lubią. A więc tak, zdarzają się słowa, które wyrażają cześć wobec Pana Jezusa, ale obraz całościowy bardzo wyraźnie pokazuje, że to nie jest ofiara. I oczywiście można mówić, że nie, to ma też charakter ofiarny, ale zapytajcie przeciętnego katolika, który chodzi na Novus Ordo, czy on ma wrażenie, że to jest ofiara. Nie ma wrażenia, że to jest ofiara, bo ona jest, ten ryt jest tak skonstruowany, żeby nie przekazywał tej informacji, że to jest ofiara. Ofiara jest bezpośrednio powiązana z kultem Bożym, bo jest najwyższym wyrazem czci wobec Pana Boga. Na mój zarzut, że w Nowej Mszy nie ma już pogardy dla rzeczy doczesnych, o której była mowa w tradycyjnej mszy świętej. Jeśli dobrze pamiętam, zawsze wraca to w liturgii pierwszopiątkowej na mszy tradycyjnej, gdzie dosłownie prosimy o to, żebyśmy potrafili rzeczami doczesnymi pogardzać. Ta myśl w tradycyjnej mszy świętej jak najbardziej powraca nieustannie i ksiądz próbuje znaleźć jakieś fragmenty, które mogą na to wskazywać. No przecież msza pogrzebowa mówi o niebie, jako o prawdziwej radości. A skoro tam jest prawdziwa radość, to znaczy, że tutaj nie jest ta prawdziwa radość. To nic nie mówi, naprawdę. To, że modlimy się właśnie msza pogrzebowa, to też swoją drogą inny temat. Przypominam mój materiał pogrzebowy Alleluja. Odsyłam, jak nie zapomnę, to też podepnę. Msza pogrzebowa w ogóle w Nowusie praktycznie w ogóle nie mówi o piekle i czyśćcu. Czyściec jest tam leciutko zaznaczony i tak naprawdę wskazuje, że to praktycznie na pewno człowiek jest w niebie, a więc tutaj też są bardzo poważne rzeczy do zarzucenia. Natomiast to, że jest mowa o niebie, wcale nie wskazuje na to, że mamy pogardzać rzeczami doczesnymi. Tutaj chodzi o to, żeby podkreślać, że właśnie żeby tego nieba dostąpić, ja muszę tutaj z tym, na tym świecie walczyć. Ja muszę tutaj praktykować post, pokutę i umartwienie. A Novus Ordo raczej przekazuje taki, powiedzmy, sposób myślenia na zasadzie, że no bądźmy grzeczni, dobrze i kochajmy się nawzajem i wtedy właśnie czeka nas wszystkich wspólne niebo. Ale tutaj ksiądz mówi, przecież w prefacji wielkopostnej jest mowa o poście. O ludzie, mowa o poście. Kto to widział? Została jeszcze nie zdążyli jej reformatorzy usunąć. Nie bójcie się, przy kolejnej reformie na pewno usuną. A więc to, że gdzieś tam jest post wspomniany, no okej, to dobrze. Natomiast to nie wskazuje na to, że nowa msza będzie zasadniczo wychowywała w pogardzie dla rzeczy doczesnych i pokazywała, co jest faktycznie istotne. No, pojawia się jeszcze jakiś aspekt, jeszcze jakiś element w prefacji o Wielkim Poście. Dobrze, że jeszcze gdzieś pozostał, ale to nie wystarczy, żeby powiedzieć, że nowa msza ma taki zasadniczo eschatologiczny rys, że zasadniczo jest tak stworzona, żeby pokazać nam, że doczesność jest mało istotna, a rzeczy wieczne są naprawdę istotne
i rzeczy wieczne jednocześnie są trudne do osiągnięcia i żeby je osiągnąć, potrzebujemy tutaj walczyć z różnymi doczesnymi pożądliwościami. Ksiądz wspomina też modlitwę poświęcenia popiołu i właśnie ten taki aspekt pokutny, który również pozostał i który myślę, że jeśli reformy będą szły dalej, to raczej będzie usuwany. Na pewno całościowo liturgia Novus Ordo jest o 90% mniej pokutna. Po czym to widać? Od chociażby po zmianie dyscypliny pokutnej właśnie. W tradycyjnej liturgii mamy 4 razy w ciągu roku, tak zwane suche dni. 3 dni, 4 razy w ciągu roku, dni ścisłego postu. Po co to było? Po to, żeby właśnie Kościół przypominał nam konieczność postu. Jeszcze wcześniej, przed Piusem XII, przecież katolicy pościli ściśle przez cały Wielki Post. Dzisiaj w ramach reformy, powiedzmy, liturgicznej i całej tej reformy posoborowej, przecież post ograniczono ścisły tylko do Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku, do 2 dni. Rozumiemy? Kiedyś cały Wielki Post, 40 dni Wielkiego Postu, teraz 2 dni w roku. Naprawdę nie widać, że to jest zmiana w stronę takiego, a dajmy sobie spokój, to jest dobrze, kochajmy się i się zatańczmy razem, złapmy się za ręce, krzyczmy, że Jezus jest moim Panem i będzie dobrze. Ten aspekt zarówno nadprzyrodzoności naszej religii, ten aspekt tego, że tylko Pan nasz Jezus Chrystus jest drogą do zbawienia, ten aspekt, że powinniśmy walczyć o nasze zbawienie, że to jest faktycznie walka. Wszystkie te aspekty zostały odsunięte w cień w Novus Ordo Missae i ksiądz moim zdaniem swoją próbą obrony Novus Ordo raczej pokazał właśnie jak bardzo trzeba się nagimnastykować, żeby spróbować obronić, a efekt jaki jest? Każdy widzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.